To, że jak o 21 się zacznie. No boję się trochę, powiem ci szczerze. Wracam, pierdziele. Może wiesz, godzinę utnie z pierwszej doby i z drugiej. Z doby, w sensie z rana i z nocy. Jeśli musiałbym robić, jeżeli chciałbym rękami walczyć. Co byś chciał zrobić? Perk pięściarza. Dobra, woda mi się ładnie przygotowała. To mi się podoba. Albo co ty, lecimy perk Zeus i robimy pałki z paralizatorem. No jakiś to na pewno plan by był. Dobra, sobie dodam kuchcika jeden punkt. Ja mam tylko dwa punkty dostępne, to też niedużo. Dar charyzmy tutaj będzie ciekawy na multiplayer. Charyzma, co dawała charyzma? Że mamy więcej punktów tego staminy i życia, nie? Coś powiedzmy, jak ja stoję przy tobie, to mam więcej życia, nie? A, w ten sposób. No to myślę, że tak. Ciekawe, czy to działa podwójnie. Wygar, co ma wygar, co zadawało? Narzędzie jakości 2. To standard. Zaraz sobie siekierkę zrobię na drugi poziom. No i fajnie. Na razie skrapuję, to jest niepotrzebne jak dla mnie. Spodnie z włókna. Koszula z włókna. Kurde, teraz muszę to założyć, no nie. Ja to już zeskrapowałem. Dobra, ja chyba lecę się w jednym miejscu schować i... Robię to samo. Zaliczam questy. Właśnie, to jest drugi... To zaraz będzie drugi dzień. Mhm. A trzeciego jest Bloodmoon. Damy radę. Sprężać się będzie trzeba. Damy radę, aktor. No to najwyżej umrzemy, no cóż. No. Pierwszym obiektywem będzie chyba się spotkać, bo chwilowo... No, definitywnie. Dystans jest. Definitywnie. Dobra, kampa jest już gotowy. Na razie się pozbywam puszek. Jem karmę dla kota. Smacznego. No przynajmniej tutaj nie ma tego problemu jak z Project Zomboid, że dostajesz negatywne perki za to. Ale powiem ci, że ten głód mnie trochę wykańcza powoli. Muszę niby jagody. To też ich zbytnio za dużo nie można jeść naraz. Pamiętam, że można sraczki od nich dostać. Mam herbatkę chyba. To ryzyk fizyk. Nie, dywentaria 0% teoretycznie. Może w jakiejś innej wersji było któryś z alfy. Dobra, głód trochę podleczyłem. Czy ja mogę teraz zrobić na przykład jajka z bekonem? Mogę. Ulala. Ile to daje? Nie pokazuje, ile to daje. Dobra, zróbmy sobie tak, dwa takie i trzy jajka ugotujmy, będzie spoko. Jak się odżywiać, to się odżywiać. Przepisy, antybiotyki, kozacki sos, dziadunia. To i tak na razie tego nie zrobimy, te grzyby mogę zjeść i tak, i tak. Dobra, 22 standard. Robi się notka.
się ładnie porobiło. Po co ja noszę ze sobą cement? To jest pytanie za milion punktów. Chryzantemy też na razie nie są potrzebne. Czarne jagody nasiona sobie zdobędę bez problemu. O, no i chyba to wszystko. Blok prawa własności ziemi chyba jest niepotrzebny tutaj. Też go wyrzucę. To też mi jest niepotrzebne na razie. Skrap żelaza, to skrap żelaza zawsze się przydaje. Dobra. Zapewne pytacie się, czemu zbieram gnijące mięso? Gnijące mięso jest potrzebne, by odblokowywać sobie pola uprawne. Więc to już najlepiej zbierać sobie od samego początku, bo się naprawdę przydaje. Więc traktor też możesz teoretycznie to zbierać. Chcesz co zbierać? Gnijące mięso. No, zbieram takie przyzwyczajenie już z... Jeszcze tamtych gier, nie? No, bo na przykład to nie dropi z zombiaków. A, dobra, bo zaczęło mi coś tu się ruszać dziwnie. Nie dropi z zombiaków, a jednak się przydaje. Wytwórz drewniana maczuga. Też sobie zrobimy. Zbierz pióro jedno, kurwa. Nie mam pióra. Jak zeskarpuję jedną strzałę. Mi odda piórko. A tu pani oddaje piórka. Niedobrze. Czemu też mam niby questa na to? W lekkiej ciemnicy posiedzimy, a co mi tam? O. Co prawda to wisi w powietrzu, ale okej. Czemu ja tam mam coś do budowania? Ciekawe. Rano sobie zejdziemy, zobaczymy co tam jest. Więc tak kolejnie, początkowo no to odcinki będą takie właśnie w nocy przesiedziane. Jak to zastanawiam się, czy by jednak nie zmniejszyć tej nocy, wiesz? W sensie czas jej trwania. Bo teraz zapewne dopiero o 6 będzie ta noc. Znaczy noc się skończy. A wiadomo, że... Tak nie będziemy w nocy chodzić. A tylko, wiesz, no takie w sumie siedzenie nie wiadomo gdzie, no to też nie za bardzo. Będą nudne odcinki z tego, więc... Kochani, no w sumie piszcie w komentarzach, czy mamy to zmieniać, czy nie zmieniać. Zanim te komentarze dojdą, trochę minie. Jeszcze Cat Lady jest, wychodzi. No, jeszcze wychodzi Cat Lady, fakt. Chyba 3 odcinki. No jakoś tak. Jakoś tak. Dobra, ja sobie tu zrobię lekkie porządki. Ponaprawiamy sobie trochę rzeczy. Wodę możemy wziąć tu. Jajka możemy wziąć tu. Teczka gdzieś tu. Myślę, że strzały też będą dobre na widoku. O, i od razu nam się miejsce fajne zrobiło. Możemy strzał kawę sobie weźmiemy. To lepsze. Kawa się przydaje i to bardzo. Czy ja mogę na przykład coś tu zacząć rozwalać sobie? O Jezu, co to jest za szmat tylko. Ktor mówiłeś, że szmaty chciałeś, tak? Mam ich trochę. Co to jest? To mi pokazuje chyba... Tak, dobrze mi się wydaje, to pokazuje mi gniazda. Chyba tylko jedno najbliższe, czy więcej? Myślisz, że jeszcze dzisiaj uda się tam dotrzeć? Do siebie? Mhm. No tak, na pewno. To dopiero drugi odcinek. Teraz już trzeci w sumie zaczynamy. Już trzeci? Mhm. Godzina 9. Ja. To już 20 jest. 20:10 nawet. A niedawno to biliśmy. Ty dużo jeszcze bawiliśmy z dołączeniem. I z wygenerowaniem świata w ogóle. Której to w ogóle było? Której godziny?
No wczoraj to w ogóle był dramat pod tym względem. Ale się tak nie chce tutaj siedzieć. Podczas tej nocy, nie? No tak siedzisz, nie wiesz co masz robić, a w sumie siedzę tylko w jednym miejscu sobie recepturki czytam. No właśnie, dlatego mówię, wydaje mi się, że zmniejszymy ten czas z nocy. Myślę, że to jest bez sensu po prostu tak siedzieć. To zombiaki i tak w sumie latają i tak, więc... Nie wiem, czy nie zrobię zaraz cięcia, wiesz? Po prostu może. Zmienimy to i tyle i wrócimy do was, kochani. W sumie już za momencik, więc za chwilę wracamy. Dobra, kochani, wróciliśmy do was po krótkiej chwili. Jak widzicie, zmieniło się przy okazji UI, ale niestety nie da się zmniejszyć poniżej 18 godzin dnia, czyli tak musimy do czwartej siedzieć. Dlatego co najwyżej sobie jakoś tam pogadamy, coś porobimy, jakoś damy radę. Co ja bym tu jeszcze chciał zrobić? Myślę, że przydałoby się jednak ten śpiwór ściągnąć. Pochodnie też sobie ściągniemy. Jeżeli chcemy robić sobie tu jakąkolwiek bazę, to myślę, że zrobimy ją właśnie na tym terenie, pod tym... Nad tym w sumie. Nad tą płachtą. Tam coś się chyba szleja. Tak. Szlają się zombiaki. No, trzeba na ich cholera uważać. Trzeba na ich cholera uważać. Może być nieciekawie. Faktorek dobijasz, tak? Łączę się. Dobra. No tak zamilkłeś w jednej chwili, że myślałem, że cię wywaliło. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Prawda, ognisko nam się zniszczyło, ale trudno. Tylko Liga takie magie potrafi aktualnie mi zdziałać. Tylko Liga. No wczoraj to mnie zirytowałeś, nie powiem, że nie. No, jakby akurat tutaj to mówię, Ned wydupił i to tak całkowicie. Wczoraj to mnie normalnie kurwica wzięła, jak ty zacząłeś wychodzić z tej gry. Jakby... Ja niby byłem przygotowanym tym gangplankiem. Aha. Ja tam do ciebie nawet mówiłem, ja ghosta nie mam, ale chyba w tym momencie mnie kompletnie rozłączyło. Nie kontynuujmy tematu, bo się zirytuje. A po co to? Po co to komu? No i 7 days będzie. Naraz bany się posypił. Po co to komu? Zaawansowane wytłumione połączenie. Czemu ja tego nie mogę zaklipować za... Czy do zbroi? To jest pytanie. Klipa. No trudno. Sobie ładnie to wszystko działa. I tak, jakie dalsze plany? Plany pierwsze teraz są takie, żeby spotkać się z aktorem. Aktor jest nadal... A, my siebie nie mamy jeszcze, a bo ciebie nie ma. Ja się łączę. Ty się łączysz. Ja słyszałeś w ogóle, że podobno ostatnio Amerykańcy zestrzelili UFO? Wow. No. Gdzieś takie informacje słyszałem. Normalnie. Normalnie się robi. Ten 2023 to jest po prostu rok, do roku to jest kurwa coś lepszego, naprawdę. I robią się po prostu rzeczy dziwne na tym świecie, ale okej. Coś chciałem ci powiedzieć, zapomniałem co. Dobra, aktor dołączył do gry. Więc tak, plan jest taki, że spotykamy się, myślę, że za chwilę jakoś, aktorku. Nawet jest licznik śmierci, juchu. O, ja mam 0. Ja mam 1. A ta trójka to nie wiem, co to jest. A etap gry. Trzeci. To poziom może jest trzeci. To czemu nadal ta gra liczy w Fahrenheitach? To mnie irytuje i to bardzo. Da się to zmienić? Jakość, interfejs, język. No tu jest Celsjusze. Dobra, gdzie masz na Celsjusze? Ustawienie grafiki, interfejs.
Aczkolwiek niestety to chyba nie zmienia w tym UI. To są Fahrenheity. Nie, tylko ubrania się zmieniły. Jak ubrania się zmieniły? A, no faktycznie, tak, masz rację. No. Masz Celsjusza, ale to jest stałe. No ale pod opcjami tam w postaci masz oczywiście. Temperatura odczuwalna 21-11 stopnia. Ale innej temperatury nie widzę. Jeszcze 3 godziny tak przesiedzieć w miejscu, nie robię nic. No niestety, no to jest zombie. Wiesz, jak dalej już się spikniemy mniej więcej razem, to a to sobie coś pokopiemy, a to co innego, ale no niestety, na początku tak to będzie wyglądać. Ale to jest 7 days. Ja pierdolę, przypadkowo... Znowu zomboid. A, jak powiedziałem zomboid? Mhm. Przepraszam. Podniosłem sobie przypadkowo cholerną ramę sześcianu i zniszczyłem sobie ognisko razem ze wszystkimi kurwa rzeczami w środku, świetnie. No to co, będziemy strzelać w drodze do punktu? No ba. Jak cię strzelę, to zobaczysz. Rewolwer przygotowany. No tym razem ty masz farta do broni. A już poprzednio miałem fajną broń. Tak jak chwilowo lecę, tylko młoty i pięści, a broń palna, to nie wiem. To ja idę na łucznika tym razem. Dobra, i gdzie ty jesteś? Nie dodałeś mnie do friendsów, Pinio. Taki kolega, widzicie? Taki no, kolega. To... Dobra, ty jesteś koło NPC-ta praktycznie. No właśnie, tutaj jestem koło NPC-ta i tak nie wiem. Mamy do siebie kilometr mniej więcej. W sensie, my chcemy mieć bazę gdzieś tak niedaleko NPC-ta, czy... W sumie tych NPC-tów jest sporo tutaj, więc wiesz. Jak usunąć szybki punkt? A, tu jest. Dobra, tam są zombiaki. No dobra, więc tak, aktor. Ja teraz się wynoszę stąd, gdzie jestem, jak tylko wstanie słońce. Idę na północ i pójdziemy główną drogą w dół. Więc ty się na południe kierujesz główną trasą. Ja się idę w twoją stronę, iść, tak? Tak, tam jest taka główna droga, która prowadzi na północ. Na południe, przepraszam, Boże. Aż się jąkam jak głupi. No, tylko nie pomyl tych dróg w zomboidzie. W 7 Days to Day. Wiem, ale tylko powiedziałem, bo... Chciałeś mnie zbejtować. Ja to już tak się nudzę, że ja tu parkour sobie robię. Powiem ci, że ja osobiście trochę chyba też. Zniszczyłem wszystko, co było możliwe dookoła. Totalnie wszystko. Zobaczmy, jak zombiaki biegają. Jest taki zombiak? Gdzieś tak, jest. Ten moment, kiedy nuda jest taka, że po prostu wychodzisz i... O, będzie biegał? Bardziej próbuję go strzelić z łuku, żeby pierdolca dostał. Jakbym miał broń, to bym strzelił z broni, ale... Wszystkie strzały wyjebie na to. No, nie mogę trafić. Najgorsze jest pamięć, czy to jakiś zombiak chodzi po domu. No dobra, ja nie wiem. Dostałem mi 2 strzały. A miałem 10. Bo mam pewne dylematy. No, aż się boję. Bo mogę też sobie porobić perki jak wcześniej. Szczęśliwy szabrownik, takie te nadpieractwo, nie? No. Ale z tego, co dobrze pamiętam, ostatnio dobrze to nie wyszło. No nie. Po prostu idź w to, co chcesz. Ja to idę na początku na walkę, bo definitywnie ona się tutaj przyda. Bo naprawdę nawet na tym poziomie easy, co wcześniej graliśmy, że tam zombiaki chodzą tylko i tak dalej w czasie dnia, to czasem się zdarzały nawet śmierci, a tutaj te śmierci jest naprawdę bardzo łatwo.
Ej, księżna, uspokój się. Jebs dzidy. Tam jest zaznaczona. Uspokoiła się. Biro, traf ty w końcu. No jak jej to przez łeb przelatuje, to jest nie fair. Dobra, ile jeszcze jest do rana? 2 godziny. Jesteśmy tu z nudów, umrzemy. Ja sobie rzucam dzidami do zombiaków. A ja siedzę i liczę, że tu żaden nie przyjdzie. Oj tam, oj tam. I pyk, jebź dzidy, zabiłem zombiaka. Siedzę przy jedynym źródle światła. Wiesz, że masz pochodnie? Wiem. Dziewięć metrów w dół. No, to by bolało, jakbym spadł. Nie. Mogłem sobie zainwestować punkt w tego śmiały poszukiwacz przygód. No. Po każdym questie miałbym dodatkową nagrodę do wyboru. No, w ten sposób. No i teraz to, te opcje tutaj, które właśnie widzimy z tym jedzeniem wodą, to jest kurwa zupełnie co innego. Tak to weź, pójdź w opcję non stop i patrz, czy jesteś głodny, czy nie. To było bez sensu, naprawdę, nie powinni to UI zmienić. Tak pyk, człowiek się najadł, popił. Pieprzył, pogadał. Dobra, to idę przeglądać TikToka, ZW. Aktor, ja ci kurwa poprzeglądam TikToka. Ja ci poprzeglądam TikToka za chwilę. No i te dzidy znikają. Oh no. Dobra, to wytworzymy sobie nową, bo tamto już nie pójdziemy. Myślę, że już mogę to podnosić. Najlepsza to jest ta muzyka w losowych momentach. A, to taka z tymi strasznymi dźwiękami? No. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy to się przypadkiem da wyłączyć. Chyba nie. No, jak chcesz sobie posiedzieć w spokoju, posłuchać, nie wiem, muzyki, czy cokolwiek porobić. No to nie, ktoś coś piszczy. Albo no dzwony ci biją dziwne. No to Spotify lecimy. Ja nie mam tak łatwo z nagrywaniem, niestety. Niestety, no. A ile ci teraz nagrywki zajmują miejsca? W tej chwili ponad 50 gig. Niektórzy o takim miejscu by pomarzyli tylko. Ja jeszcze nie zainstalowałem tego dysku SSD 2 terabajty. Muszę formata zrobić, bo jest zły format dysku. Nie mogę go tak doinstalować na żywca. I chyba będę musiał się w końcu na 11 przenieść. Tak mnie to boli. No ale cóż. Oczywiście, jak zwykle Microsoft wie lepiej, co chcą użytkownicy. Zamiast ulepszyć jeden system do końca, to robią kolejne. By hajs się zgadzał. A już naprawdę, mój system potrzebuje tak formata, że Zadawajcie szybciej, bo to już jest 3 godzina. Nawet powoli schodzę. Nie wiem, czy oni mnie widzą, czy mnie nie widzą. O, to też mogę rozwalać. Tylko jest to, że jakby cię widzę. Nic praktycznie. To jest z drewna? Z szmat? Naprawdę? Ale to jest z drewna. Powiem szczerze, że nie są to zbyt
zbyt trwałe konstrukcje, gdzie się ale okej. Oh no, spadło. Tylko ja nie spadł. O, plastiki, polimery. No to się da zepsuć? Da się zepsuć. Puść tam mnie już do gry. Ja chcę zobaczyć słońce. Jak to, co ty kurwa w pierdlu siedzisz? No kurwa. Ten pokój wygląda jak taki zakład. Dla obłąkanych to się zgodzę, bo ty trochę jesteś, ale... Kurwa, ryzykuję i to mocno. Co, w nocy wychodzisz? Nie, bardziej rozwalam wszystko i tak w sumie na skraju praktycznie siedzę. Wyszedłbym już. Wychodzimy? Wychodzimy, kochani? Dobra. Teraz będzie Shirodite. Opa! Ej, wiesz co, powiem ci szczerze, że ja bym chyba tego questa nie kończył, bo to w sumie fajna sprawa, że ci wyszukuje wszystkie piórka i nie piórka. Trzecia 30. Dobra, jak nie będzie żadnego zombiaka na scenie, ani w okolicy, to wychodzę. O, to był dziwny dźwięk. Był mega dziwny dźwięk, co to było? Nie wiem, co to było. Widzę do jakiegoś patafiańca. Ale one chyba same z siebie nie wchodzą tutaj. Dobra, chyba nikogo nie ma. O kurwa, zjebałem się. Biro i gra z ogniem. Nie odepchnęło. Ira mega. I gra z ogniem. Dobra, młot. Jak będzie problem, walimy po ryju. No i tam widzę problem chodzący. Jeden. Porady. Widzę, jak poradzić się problemem w szkole z kolegami. Jak będzie problem. Tak, dokładnie. Jak będzie problem, to po ryju. Walta po ryju i się nie zastanawiaj ta. O kurwa, coś tu idzie. Słyszałem. Teraz cicho. Cicho. Weź wskocz na to. Patrzcie, jakbym odważny przez sekundę, bo już nie jestem. Jeszcze 9 minut. Jak myślisz, jak będę uciekał sprintem, to mnie dogonią przez 9 minut? No i chuj, przekonał. Wychodzę. Mam piórka 3, wow. Cichutko zgadamy się. Just kidding, zapierdalamy. Słyszę psa. Kurwa, słyszę psa. Nie. Nie rób mi tego, proszę. Nie rób mi tego. Jest dzień, ale słyszę psa nadal. Wilk jeszcze. A zombiak... Ty, wiesz co, zombiak się gdzieś dotukiwał i w jednej chwili po prostu się złożył, kurwa, jak taka zabawka do środka i tyle. I czemu wilki nie biją zombiaków? Wow!